Dzień dobry. Dzień 21 grudnia jest nie tylko dniem, który coraz bardziej zbliża nas do świąt Bożego Narodzenia i do końca roku kalendarzowego, ale w naszym chrześcijańskim, ewangelickim także kalendarzu to jest dzień, w którym wspominamy jednego z 12 apostołów Jezusa, apostoła Tomasza, zwanego bliźniakiem. Na ten dzisiejszy dzień znajdujemy słowa, które nas będą dzisiaj prowadzić i są to słowa z księgi proroka Ezechiela z rozdziału 37. Tchnę w was moje ożywcze tchnienie i ożyjecie i osadzę was w waszej ziemi i poznacie, że ja, Pan, to powiedziałem i wykonam. I również słowo z drugiego listu apostoła Pawła, z rozdziału 3 i 17 wiersza, gdzie zaś Duch Pański, tam wolność. Moi drodzy, najpierw może odniosę się do tego wspomnienia apostoła Tomasza. Jak już powiedzieliśmy, nazywano go bliźniakiem. O tym świadczyło aramejskie imię, aramejska wersja tego imienia, ale także i arabska. Nie wiemy dokładnie, czyim bliźniakiem był Tomasz, ale w Ewangelii znajdujemy kilka ciekawych informacji na temat jego osobowości, jego zaangażowania. Niestety przylgnęła do niego przede wszystkim taka cecha jak niewierność, co stało się za pośrednictwem jego wątpliwości w momencie, kiedy w wieczerniku po zmartwychwstaniu Jezusa nie uwierzył słowom swoich braci, apostołów, którzy mówili, że spotkali się z Panem, który ich właśnie w tym miejscu odwiedził. I wtedy apostoł Tomasz wypowiedział te słynne słowa: nie uwierzę, dopóki nie zobaczę na jego rękach znaku gwoździ i jeśli nie włożę mojego palca, mojej ręki w jego zraniony bok. Zarówno to słowo, jak i kilka innych, które wypowiedział, a które znamy z Ewangelii, świadczą o tym, że musiał być człowiekiem energicznym, prawdopodobnie skłonnym do podejmowania szybkich decyzji, ale również nie bał się zadawania trudnych pytań. To, co nas również urzeka, to, że był gotów w momencie, kiedy Jezus szedł do Łazarza, żeby go wskrzesić. Właśnie Tomasz był pierwszym, który wyraził odważnie swoje zdanie: pójdźmy więc, aby umrzeć razem z nim. Był gotowy na wszystko, co Jezus będzie czynił. I moi kochani, na pozór wydawać by się mogło, że te dzisiejsze słowa z księgi proroka Ezechiela mają niewiele wspólnego z dniem apostoła Tomasza, bo też nie chodzi o to, żebyśmy na siłę te słowa wiązali. Jednak dostrzegam tutaj sporo wspólnego, bo Tomasz mówił o swoich wątpliwościach odnośnie zmartwychwstania Jezusa. Któż takich wątpliwości nie miewał w swoim życiu? I on może niezbyt delikatnie, ale bardzo odważnie wyraził te wątpliwości. Kiedy jednak spotkał się z Jezusem i kiedy Jezus kazał mu podać swoją dłoń i włożyć w jego bok, wtedy z jego ust wypłynęły przepiękne słowa. Moim zdaniem jest to jedno z najpiękniejszych wyznań, jakie można wypowiedzieć i jakie usłyszeliśmy na temat wiary w Jezusa Chrystusa. Pan mój i Bóg mój. Te słowa mówią wszystko o tym, co stało się właściwie w życiu Tomasza. W jego życie wstąpił jakby nowy duch. Nastąpiło tchnienie, ożywcze tchnienie, które spowodowało, że wiedział doskonale, że Jezus jest jego Panem, jest jego Bogiem, którego wyznawał i którego dalej chce naśladować. Jeśli pomyślimy o słowach
proroka Ezechiela, który powiedział do swojego ludu, ciągle jeszcze cierpiącego w niewoli, kiedy powiedział, że tchnie w nich ożywcze tchnienie i ożyją, że znów nabiorą, ich życie nabierze sensu, blasku, to myślę, że kiedy pomyślimy też o swoim życiu i o niejednej przemianie spowodowanej ożywczym tchnieniem Ducha Świętego, to zrozumiemy, że to połączenie tego słowa i również odniesienie go do Tomasza ma sens. Bóg, jak mówi apostoł Paweł, jest duchem, a gdzie Duch Pański, tam wolność. Tam, gdzie jest Duch Pański, tam dzieją się nadzwyczajne rzeczy. Tam ożywa to, co umarłe. Tam nabiera sensu to, co zwątpiło i co jest słabe, co się chwieje. I mam nadzieję, że właśnie w tym poczuciu obecności Ducha Świętego i Jego ożywczego tchnienia będziemy mogli również odrodzić wiele w sobie tego, co być może jest słabe, co potrzebuje uleczenia. Może to są relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi, relacje pomiędzy małżonkami, relacje pomiędzy rodzeństwem. I jakże bardzo życzylibyśmy sobie, żeby Duch Boży, Duch Pański mógł uleczyć także te relacje panujące w naszym społeczeństwie polskim, europejskim i światowym. Niech ten czas zbliżania się do świąt Bożego Narodzenia będzie też czasem działania Ducha Świętego, który będzie w nas dokonywał wielkich rzeczy i pozwoli nam działać nie tylko z powinności, ale w wolności i miłości do Boga. Amen. Życzę wszystkim dobrego i pięknego dnia z Bogiem.